Witam Państwa bardzo serdecznie. Jako, że mamy początek nowego roku, chciałbym Państwu złożyć życzenia samych radosnych chwil w nowym roku 2015. Oby był to rok szczęśliwy, ale również bezpieczny. Krzysztof Kleczka, radny Rady Miasta Gliwice, od dwóch kadencji pracujący w Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. To właśnie przynależność do tej komisji i Państwa mandat zaufania publicznego uzyskany w zeszłorocznych wyborach samorządowych daje mi możliwość przekazywania Państwu w najbliższym czasie cyklicznie informacji o tym, co dzieje się w Gliwicach z zakresu działań służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Będą to informacje dobre i złe o tym, że doszło do wypadku drogowego, ale również o tym, że komuś uratowano życie. Zapraszam na pierwsze wydanie programu Bezpieczne Miasto. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w ręce policjantów drogówki wpadło 4 nieszczęśliwych kierowców. W drugi świąteczny dzień zatrzymano 24-latka, który miał we krwi 1,4 promila alkoholu. Dodatkowo okazało się, że jest poszukiwany listem gończym przez gliwicką prokuraturę. Jakiś czas temu mężczyzna miał zostać doprowadzony do aresztu śledczego. Natomiast w sobotę 27 grudnia, tuż przed południem przy ulicy Błonie w Gliwicach, policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 64-latka. Mężczyzna kierował samochodem, a w jego krwi krążył ponad promil alkoholu. Kolejny niestety nieszczęśliwy kierowca został zatrzymany w niedzielę 28 grudnia przy ulicy Pszczyńskiej. To 18-latek, mieszkaniec Pyskowic. On także miał ponad promil alkoholu we krwi. W tym dniu zatrzymano jeszcze jednego kierowcę jadącego na tzw. podwójnym gazie. Stało się to przy ulicy Panewnickiej. Ogółem w czasie długiego świątecznego weekendu policjanci gliwickiego garnizonu ujęli 23 sprawców przestępstw. Aż 9 z nich to nieszczęśliwi kierowcy. W grupie zatrzymanych na gorącym uczynku lub po bezpośrednim pościgu znaleźli się również sprawcy włamań, pobicia, zniszczenia mienia, znęcania się nad rodzinami, kradzieży i gróźb karalnych, lekceważenia wyroków sądowych i posiadania narkotyków. Statystyki pokazują, że świąteczny weekend można jednak zaliczyć do bezpiecznych. Doszło tylko do jednego wypadku drogowego. Jego sprawcą był pijany kierowca. Ucierpiały niestety jeszcze 3 inne osoby. Sylwestrowe zabawy przebiegały spokojnie. Gliwiccy policjanci nie odnotowali poważniejszych zdarzeń. Nie odnotowano również wypadków. Były natomiast 4 kolizje, zatrzymano jednego pijanego kierowcę. Biorąc pod uwagę specyfikę tej nocy, zdarzeń było naprawdę niewiele. Zatrzymano 2 osoby w związku z bójkami. Sylwestrową noc jak zawsze zapełniła się Izba Wytrzeźwień oraz częściowo policyjny areszt. O godzinie 4:50 na ulicy Dąbrowskiego policjanci z drogówki zatrzymali 24-letniego mieszkańca Katowic, który miał 2 promile alkoholu we krwi. W drugi dzień nowego roku, około godziny 9, policyjny patrol z komisariatu autostradowego zatrzymał do kontroli kierowcę Audi, jadącego autostradą A4. Badania trzeźwości mężczyzny nic nie wykazały, policjanci jednak nabrali podejrzeń, że kierowca zażył jakiś inny środek psychoaktywny. Zbadali go więc narkotesterem. Wyszło na jaw, że 29-latek znajduje się pod wpływem narkotyków. Jak się okazało, prowadził po amfetaminie. Grozi mu za to do 2 lat więzienia, prócz czego w jego samochodzie znaleziono prawie 2 gramy narkotyku. Sprawę prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Minione święta to także okres wzmożonych zakupów, również tych internetowych. Gliwiccy policjanci codziennie wszczynają od 2 do 3 spraw dotyczących oszustw podczas zakupów na portalach aukcyjnych i internetowych tablicach ogłoszeniowych. Ku przestrodze podajemy przykład zgłoszenia z 22 grudnia ubiegłego roku. Nieznany sprawca ogłaszający się na portalu aukcyjnym dokonał oszustwa przy sprzedaży telefonu komórkowego marki Apple. 40-letnia mieszkanka Gliwic przelała na podane konto 1750 zł i otrzymała przesyłkę. Jednak w oryginalnym opakowaniu nie znalazła telefonu, a kawałek płyty paździerzowej. Postępowanie w tej sprawie prowadzi pierwszy komisariat policji. Ostrzegamy i prosimy o czytanie regulaminów aukcji. W opisanym przypadku portal działa na zasadzie tablicy ogłoszeń. Nabywca powinien pofatygować się osobiście do sprzedawcy i po obejrzeniu towaru dokończyć transakcję. Tak stanowi regulamin portalu. Kupcy, którzy nie stosują się do tej zasady, nie mogą liczyć na żadne ubezpieczenie czy zwrot utraconych pieniędzy. Na innych portalach istnieją takie zabezpieczenia i gwarancje. W dzisiejszym programie dużo było o nietrzeźwych kierowcach. Są oni, jak wiadomo, w dużej mierze sprawcami wypadków drogowych. Co możemy zrobić dla siebie i osób podróżujących z nami w pojeździe, jeżeli już dojdzie do tragicznego zdarzenia, jakim jest wypadek? Niewielu z Państwa zapewne wie o tym, że jest coś takiego jak karta ratownicza, która powinna znajdować się w pojeździe. Ten program pełni przede wszystkim funkcję informacyjną, a zatem co to są karty ratownicze? 8 stycznia mija rok od podpisania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Prezesa Związku Dealerów Samochodów
listu intencyjnego dotyczącego podjęcia współpracy w celu zwiększenia skuteczności prowadzonych działań ratowniczych. Gdy liczy się każda sekunda, karta ratownicza może uratować życie. Karta ratownicza to kartka w formacie A4, przedstawiająca schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami. Umiejscowienie wzmocnień karoserii, rozmieszczenie poduszek powietrznych czy też gazowych napinaczy pasów. Karta ta w całej Europie wygląda tak samo, w sensie symboli i oznaczeń, i funkcjonuje w większości krajów Unii Europejskiej. Jest przygotowana przez producenta danego samochodu. Produkuje się setki modeli samochodów, a w każdym inaczej umiejscowione są istotne dla szybkiego przeprowadzenia akcji elementy. Na przykład karoserie samochodów mają w różnym miejscu wzmocnienia. Gdy strażak specjalnymi nożycami natknie się na takie wzmocnienie, te mogą ulec uszkodzeniu, a co za tym idzie, wydłuży się akcja ratownicza. Czasami znalezienie i odnoszenie akumulatora jest wbrew pozorom nieproste. Podobnie ma się sprawa z poduszkami powietrznymi. Konstrukcja wzmocnienia i systemy bezpieczeństwa pojazdów to czasem spore wyzwanie dla grupy ratowniczej. Dzięki wspomnianej karcie czas dostępu do rannego zostaje skrócony i to prawie o połowę. A gdy liczy się każda sekunda, czas ten może zdecydować o czyimś życiu. Stacje dealerskie będą wyposażać chętnych właścicieli pojazdów w kartę ratowniczą odpowiednio dla danej marki i modelu pojazdu oraz nalepkę informacyjną. Jeżeli kierowca będzie miał oznaczony swój pojazd nalepką informującą o posiadaniu w pojeździe karty, zespół ratowniczy będzie wiedział jak najszybciej i najsprawniej wydostać poszkodowanych czy też poszkodowanego z pojazdu. Karta ratownicza zawsze umieszczana jest za osłoną przeciwsłoneczną kierowcy, tam też będą jej szukać zespoły ratownicze. Nalepka natomiast powinna być przyklejona od wewnątrz w dolnym lewym rogu przedniej szyby, czyli od strony kierowcy. Więcej na stronie internetowej www.kartyratownicze.pl. Proszę Państwa o zainteresowanie się tym tematem i zaglądnięcie na przytoczoną stronę internetową lub udanie się do najbliższego dealera Państwa marki pojazdu. Przypominam również o obowiązku noszenia przez pieszych poza terenem zabudowanym elementów odblaskowych po zapadnięciu zmroku. Noszenie odblasków przez pieszych ma poprawić bezpieczeństwo na drogach. Od ubiegłego roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym, która nakłada na wszystkich pieszych, którzy po zmroku poruszają się w terenie niezabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych. W ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło ponad 1000 osób. To 1/3 wszystkich ofiar śmiertelnych w Polsce. Dlatego też ważne jest, aby odblask był widoczny dla kierowcy z większej odległości. Pieszego, który porusza się po zmroku, bez odblasku kierujący pojazdem może dostrzec z odległości około 20 metrów. Natomiast widoczne odblaski zwiększają ten dystans do ponad 150 metrów. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny program Bezpieczne Miasto.